Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w takim filmiku, bardzo nietypowym, ale dotyczącym świetnej gry, jaką jest na pewno Dark Souls. Otóż do sieci trafił trailer, oficjalny trailer, warto podkreślić, Dark Souls edycji Prepare to Die, czyli wersji dla graczy PC-towych. W samym trailerze możemy zaobserwować także trzech nowych, prawdopodobnie bossów, ponieważ są to cały czas niepotwierdzone informacje, ale wiadomo, że w wersji na PC będą znajdowały się nowe lokacje, które także możemy w tym trailerze zaobserwować, nowych przeciwników także, więc naprawdę jestem też bardzo podekscytowany tą nową produkcją, czekam na nią niecierpliwie, właśnie w tym momencie widzicie nowe lokacje. Ja jestem oczywiście pewien w 100%, że zakupię tą wersję. Jestem tylko ciekaw, czy wy też ją zakupicie i czy byście chcieli zobaczyć Let's Play także z wersji na PC, ponieważ takową grę na bank będę posiadał. Z tego co wiem, gra wychodzi dopiero 24 sierpnia, więc niestety pod koniec wakacji, ale myślę, że taka gra nam jakoś tutaj poprawi humor pod koniec wakacji, więc to tyle. Mam nadzieję, że wam się ten filmik spodobał. No i to tyle. Do usłyszenia. Zapomniałem także dodać ważną, zapewne dla was informację, że Dark Souls na PC będzie współpracował z Games for Windows, czyli wiele graczy, no niestety, tutaj już rzeka na to. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że tego nie skopią. Dobra, pozdrawiam was. Trzymajcie się. Pa, pa. W końcu niektórzy gracze z PC, którzy się naśmiewają z tej gry, mówią, że ona jest banalnie prosta, a nie grali w nią zapewne, będą mogli się przekonać na własnej skórze, co to jest Dark Souls.